Witajcie kochani, zapraszam serdecznie na kolejne nagranie. Dzisiaj o 20 marca 2024, kiedy to rozpoczyna się rok Słońca, który potrwa do marca 2025. Rok astrologiczny, jak już wiecie, nie rozpoczyna się Sylwestrem, ale przejściem Słońca na zerowy punkt Barana. Co oznacza to dla Ciebie? Dzisiaj dowiesz się w tym wideo. W tym roku 20 marca o godzinie 4:07 jest początek wiosny, czyli wszystko zaczyna kwitnąć, budzimy się ze snu zimowego i każdy może już się teraz zastanowić, co chce osiągnąć i co zdobyć. Nie każdy rok jest rokiem Słońca. 2023 był rokiem Marsa, wcześniej Jowisza, wcześniej jeszcze 21 Saturna, następny rok 2025 będzie rokiem Wenus. Od 20 marca 2024 pozycja Słońca i jego aspekty podczas tego dnia będą mówiły o tym, jak ten rok ma wyglądać, czego możemy się spodziewać i horoskopy na rok 2024 już są zrobione, to wysłuchajcie, link umieszczę u góry, ale sama pozycja Słońca, pozycja Księżyca i oczywiście Plutona w znaku Wodnika oznaczać będzie, jak macie te aspekty tego Słońca wykorzystać, ponieważ podczas tego dnia Księżyc będzie w znaku Lwa, Słońce tworzy pozytywne aspekty do Księżyca, Słońce stoi w pozytywnym aspekcie do Plutona, a Księżyc stoi naprzeciw Plutona. Znak Barana to jest pierwszy krok, to jest początek, to jest narodzenie, to jest pierwszy krzyk, czyli chodzi o impuls, o działanie, o inicjatywę, przejście do akcji i jeżeli mamy pozytywne aspekty do Księżyca, chodzi o stworzenie harmonii, balansu między Twoim pragnieniem, chęcią, działaniem, a impulsem, Twoim uczuciem, Twoją potrzebą i tego, co jest ambicją Twojej duszy, aby wszystko połączyć w harmonię. To, co wewnątrz Ciebie chce się połączyć z tym, co na zewnątrz w harmonii. Ponieważ i Słońce, i Księżyc, i Pluton są w pozytywnym aspekcie, będą się zmieniać nasze energie i energie dookoła. Księżyc w znaku Lwa to radość, optymizm, inspiracja, zabawa. I to, w jaki sposób mamy po prostu się spełnić, czy też przeforsować to, wdrożyć to w życie, co najbardziej czujemy. Sama pozycja Plutona w znaku Wodnika, o którym już naprawdę bardzo dużo słyszeliście, jest napełniona energią Urana, czyli tego patrona znaku Wodnika i toruje drogę do nowej ery powietrza. Pluton transformuje wszystko od podstaw i ze Słońcem i Księżycem w pozytywnym aspekcie i Księżyc jest naprzeciw Plutona w tym momencie, czyli w momencie rozpoczęcia wiosny czy roku astrologicznego. Chodzi o to, jak działamy, jak inicjujemy, jak będziemy się osobiście spełniać, zmiany naszych uczuć i emocji. I każdy ma prawo od tego momentu korzystać ze swojej mocy. W Wodniku, tu gdzie stoi Pluton, chodzi o naszą wolność, o naszą indywidualność, zaakceptowanie tej indywidualności, odrębności, nie znikanie gdzieś za tłumem masy ludzi. Ponieważ Pluton jest także destrukcją, każdy ma zrozumieć, że jest odrębną istotą i ma prawo korzystać ze swojej mocy i uświadomić sobie tego, czego pragnie i jak korzystać ze swojej mocy, ze swojej siły świadomości. Każdy ma swoją wolę, każdy ma swoje potrzeby i to, jak Ty działasz, określi Twoje wybory, ale także w jaki sposób wybierasz, w jaki sposób decydujesz w swoim życiu. Rok Słońca będzie pozwalał nam na więcej zabawy, więcej przyjemności, radości, że możesz żyć tak, jak chcesz, ale musisz pamiętać, że w erze wodnika będzie się bardzo dużo zmieniać. Jeszcze szybciej będzie się to zmieniać niż w poprzednich epokach. Nie ma nic stałego, nie ma nic na stałe, nie ma nic na trwałe. Ważne będzie więcej słuchać swojej intuicji, swoich emocji i naprawdę zastanowić się, czy to, co zaczynasz, to, co teraz inicjujesz, to, co teraz zasadzisz, czujesz to, że to urośnie i przyniesie ci dorodne owoce. Pozycja sama Słońca w znaku Barana oznacza, że możemy nie tylko zasadzić, ale pozwolić sobie rozkwitnąć, urosnąć, cieszyć się i ratować życiem. Zastanówcie się teraz, co pomaga ci rozkwitnąć, co pomaga ci wchodzić w tą radość, zadowolenie, szczęście. Co najbardziej, co najwięcej czujesz? Czy jesteś gotowy z Uranem w znaku Byka na te zmiany, które nadchodzą? Czemu teraz chcesz dać początek? Gdzie, na jakim polu chcesz się na nowo zdefiniować? Jak przywrócić tą radość życia, jeżeli może w ostatnim czasie to straciłeś? I przypomnijcie sobie, co kiedyś, ponieważ Księżyc w znaku Lwa jest temat dziecka, temat dzieciństwa, co kiedyś sprawiało ci radość, co kiedyś sprawiało ci zadowolenie, w co kiedyś się bawiłeś, co dawało właśnie te przyjemności i radości, co wtedy dawało uczucie, jak byłeś dzieckiem, że nie ma granic, że wszystko jest możliwe, że możesz zdobyć świat, że nic nie stoi w drodze na przeszkodzie. I przypomnijcie sobie, co dawało wam to uczucie i to uczucie bym starała się teraz jeszcze raz tutaj wdrożyć, wyjść w tą emocję tego uczucia, ponieważ rok Słońca mówi o tym, aby każdy z was mógł się zrealizować i swoje marzenie i spowodować, aby zaświecić, aby się rozświetlić, aby przywrócić do siebie tematy kreatywności, obudzić swoje talenty i zastanowić, w jaki sposób te talenty wykorzystać, dlatego że Słońce, Księżyc i Pluton podczas tego dnia nie tylko jest temat wolności, niezależności, ale koncentracji na sobie, na tym, co ty tworzysz, co ty kreujesz, kreacja, inspiracja, to jest ten Lew i nie ma to być narzucone z góry, nie ma być to oglądane gdzieś od kogoś, czy ściągane od kogoś, ale ma być twoje, tak? Nie ma to być, ty możesz korzystać, nie wiem, ze sztucznej inteligencji, czy może ci to pomagać, do tego też jest, abyśmy tą nowoczesność i technikę wdrażali w swoje życie i korzystali z tego w pozytywny sposób, ale to, co ty wymyślisz, to, co pochodzi z twojej inspiracji, kreacji, czy co tyś to ściągasz, nie wiem, z uniwersum, jest tylko twoje, tak? Jest, nigdy nie może być do naśladowania, aby każdy z was wchodził w ten symbol Słońca, czyli promieniał jasnością, rozświetlił się, pozwolił sobie świecić jak gwiazda, pozwolił sobie być doskonałym, aby robić to naprawdę, co twoje serce czuje, to jest także symbol Lwa i wchodził to, co naprawdę czuje się dobrze. Jeżeli będziecie coś rozpoczynać, jeżeli będziecie coś inicjować i czujecie, macie takie poczucie błogości, zadowolenia, spokoju w sobie, to będzie to. To nie ma być jakiś temat, gdzie się denerwujesz, gdzie wchodzisz w jakieś negatywne emocje, czy też ekstremalne, czy to się uda, czy nie, ale że czujesz taki wewnętrzny spokój w sobie, że to się uda, że to jest moje, to wtedy możesz poświęcić temu dużo energii, ale też jeżeli daje ci to zadowolenie, zabawę, przyjemność i radość, tak jak to Słońce na niebie, dzisiaj na przykład bardzo, bardzo świeci, abyście to wykorzystali. I teraz przechodzimy do znaków Zodiaku. Co z pozycji Słońca? Rok nowy astrologiczny, rok Słońca, to rozjaśnienie mówi o jakie zmiany mogą oczekiwać wszystkie znaki Zodiaku. Baranki, to do was wchodzi to Słońce i dla was jest bardzo ważny czas, fokus jest tylko na was. Jednocześnie jesteś pod wpływem zaćmienia, węzeł karmiczny znajduje się także w twoim znaku i Pluton stoi w pozytywnym aspekcie. Chodzi nie tylko o realizację marzeń i życzeń, ale pokazanie się prawdziwym, pokazanie się autentycznym, realizowanie tego, co pragniesz, co czujesz, inicjowanie czegoś nowego, czegoś innego. Rok 2024, czyli rok Słońca, jest rokiem rozwoju, jasności, zaczynania, inicjowania czegoś nowego, pionierskiego, co jeszcze nigdy nie robiłeś. Dobrze jest w tym czasie z Plutonem w znaku Wodnika także realizować nie tylko swoje marzenia, ale zakładać grupy, zakładać organizacje, pracować online'owo, uczyć się, dokształcać, czy też w jakiejś grupie, czy z jakąś grupą ludzi podobnie myślących rozwijać się, rozwijać swoje talenty, przedstawiać swoje talenty, wchodzić w jakieś projekty z ludźmi, którzy będą Ci pomagać się realizować, bo widzę, że od tego roku będziesz spotykał ludzi, którzy Cię protegują, którzy Ci pomagają. Pozwól sobie nie tylko na to, że Ty działasz, że Ty inicjujesz, że ty lecisz, ale także na współpracę i kooperację i na wybór tych pomysłów, tych idei, które przychodzą tutaj ze strony przyjaciół, ze strony osób podobnie myślących, ze strony osób, które będą Cię także protegować na współpracę i kooperację, bo to przyniesie ogromne korzyści, tak? Jednocześnie zaćmienia, które są w Twoim znaku, powrót do siebie, powrót do swojej autentyczności, powrót do swojej siły, że wielu baranków pod koniec roku 2024 czy 2025 może stwierdzić, czy inni też stwierdzą, no baranku, zmieniłeś się, jesteś kimś innym i tak też będzie naprawdę. Jeżeli chodzi o byczki, pozycja Słońca w znaku Barana i rozpoczęcie nowego roku astrologicznego mówi, że wielu byczków będzie nie tylko rozwijać swoją świadomość, swoją intuicję, ale przekraczać granice. Może to chodzi o nowe nauki, może chodzi o tematy związane z psychologią, psychoterapią, z channelingiem, z jasnowidzeniem, z astrologią, z kartami, czy też z pracą z energiami, z pracami, nazwijmy to ogólnie, gdzie pracujesz z ludźmi, gdzie służysz ludziom, gdzie pomagasz ludziom. I pamiętaj, że te prace, jeżeli jesteś w tych energiach pomagania, to się nigdy nie skończy, tak? Dlatego, że to jest po prostu przyszłością. I Pluton ustawia się w kwadracie, i także Księżyc podczas tego dnia jest w kwadracie, że trzeba będzie pomyśleć, może wielu z Was już przemyślało, czy jest na swojej drodze powołania, czy praca, w której się znajdujesz, naprawdę jest harmonia między domem, między rodziną, między obowiązkami, może właśnie tematem dzieci, może właśnie tutaj coś trzeba zmienić, może u niektórych z Was dzieci będą wyjeżdżać i to przyczyni się do zmiany Waszej profesji lub też Wy będziecie się przeprowadzać, co wpłynie na zmianę sytuacji i z dziećmi i z profesją, czyli jest jakiś temat dzieci, który trzeba po prostu wdrożyć i zharmonizować i pozwolić sobie na to, aby pewne elementy, które nie są materialne, które nie można dotknąć, które nie można potrzymać w ręku, abyś temu zaufał, abyś się na to otworzył, czyli więcej także zaufania do samego siebie. Bliźnięta, pozycja Słońca w znaku Barana przynosi dla Was nowe możliwości, nowe szanse do realizacji marzeń, do realizacji życzeń, ale także nowe współprace i nowe kooperacje. Jeżeli ktoś z Was pracuje w mediach, to będą to pewnie nowe tematy, nowi ludzie, nowe pomysły, nowe idee, coś pionierskiego, coś innego, co jeszcze nie robiłeś, gdzie Ty bardzo odważnie będziesz się pokazywał, przedstawiał, współpracował, nowe współprace zupełnie innego rodzaju i charakteru. I Pluton teraz wyciąga Cię tutaj do świata, wychodzisz współpracę i kooperację z innymi krajami, z innymi ludźmi, poszerzanie swoich horyzontów, studia, wyjazdy, pracę za granicę, kto handluje, kto kooperuje. Będą to także inne państwa, inne przestrzenie, nawet bym powiedziała, niż do tej pory. Dodają Ci powera, dodają Ci siły, dodają Ci mocy na kolejne 20 lat i z pozycją tego słońca także nowi ludzie wchodzą w Twoje życie, którzy będą pomagać Ci, czy będą Cię protegować, czy też założenie jakichś wspólnych, nie wiem, organizacji, grup lub może Ty będziesz tworzył warsztaty, Ty będziesz przekazywał wiedzę, Ty będziesz inicjował bardzo dobrze wiele możliwości, które należy przyjmować, nauczyć się przyjmować. Dla Raka temat Słońca w znaku Barana mówi o nowych możliwościach, nowym statusie. Dla niektórych Raków nowa droga powołania, nowa profesja, gdzie naprawdę będziesz czuł się dobrze, gdzie będziesz działał z większym ogniem, z większym zapałem, z większą siłą. Ponieważ jest to kwadrat, mówi także o jakichś przemianach wewnętrznych, że uczysz się czegoś nowego, czegoś innego, także aby się pokazać jako zupełnie inna osoba, wolna, niezależna, mogę robić co chcę, mogę korzystać ze swojej mocy. I Pluton mówi o pozostawieniu jakichś tematów przeszłości, jakichś traum, jakichś dramatów, które przeżyłeś, czy przez ostatnie 20 lat, czy w swoim dzieciństwie, zamykania tego i otworzenia się na nowe. A Słońce w znaku Lwa o poprawach sytuacji finansowych. Ponieważ Pluton jest w opozycji do tego Księżyca, pieniądze przyjdą z Twoich talentów, pieniądze przyjdą z tego, co kochasz, pieniądze przyjdą z tego, co lubisz. Mogą to być jakieś talenty zapomniane, mogą być to jakieś marzenia, życzenia i talenty z dzieciństwa, z przeszłości, które będziesz teraz odkopywał, czy też może jakieś zamiłowania, może kiedyś, nie wiem, kochałeś kwiaty, ogródek, pola i teraz zaczniesz, na przykład wejdziesz w ten temat i to także przyniesie Ci jakieś dodatkowe dochody. Przypomnij sobie, co kiedyś było dla Ciebie ważne. Dla Lwa bardzo dobry czas, pozycja Słońca w Trygonie, ale także Księżyc znajduje się w Twoim znaku i ten Pluton naprzeciw. Z jednej strony pojawienie się nowych celów, nowych wizji, nowych planów, nauka, poszerzanie horyzontów, wyjazdy za granicę, przekraczanie jakichś granic. Niektóre lwy właśnie będą przekazywać wiedzę, niektóre lwy będą tworzyć jakieś szkoły, przedszkola, grupy, organizacje, social media, inne lwy będą wyjeżdżać. Sam Księżyc w Twoim znaku oznacza, że Ty masz pozwolić sobie, postawić siebie na pierwszym miejscu. Ty masz najpierw siebie zauważyć, Ty masz najpierw siebie docenić, Ty masz siebie lwie pochwalić. Jestem super, jestem fajny, jestem dobry, mam talenty, wykorzystuję te talenty. I nie dawać się innym manipulować, prowokować, czy też uzależniać, czy też ograniczać swoją wolność, ponieważ będziesz miał do czynienia z osobami, które wchodzą w Twoje życie i które będą w jakiś sposób swoją postawą, swoim zachowaniem wpływać na radykalne zmiany Twojego życia. Powrót do siebie, powrót do swojego uczucia i pozwolenie właśnie na to bycie słońcem, postawienie siebie w centrum uniwersum i nie chodzi tutaj o podniesienie nosa do góry, ale właśnie o podejście do siebie z taką miłością i wykorzystanie talentów i bardzo dobry rok, ten rok Słońca dla Ciebie wyjątkowy, tak? Przy wiele rzeczy będzie się samo układać. Dla Panny pozycja Słońca, przejście tego Słońca i rozpoczęcie roku Słońca oznacza nowe sposoby zarabiania pieniędzy. Coś nowego, coś pionierskiego szykuje się, kochane panny, dla Was. Ale także z pozycji Księżyca, pozycja Księżyca oznacza, że wiele panien będzie się czegoś uczyć, będzie się rozwijać, będą rozwijać jakieś nowe tematy, jakieś nowe zainteresowania. Coś w ukryciu będzie tutaj tak, jak gdybyś się uczył, rozwijał jakieś swoje talenty. Może tu chodzi także o Twoje emocje i uczucia, jak się pokazuję, jak się przedstawiam, jak mnie odbierają inni i niekoniecznie bym dawała temu energii i dużo myślała o tym, jak Ty jesteś odbierany. czy odbierana, panno, ale skup się na tym, czy temat, z którym pracujesz teraz, czy to, co zaczynasz, bo mają przyjść nowe pieniądze, poprawy sytuacji finansowych, naprawdę czujesz. Jeżeli to kochasz, jeżeli to lubisz, jeżeli jest to twoją pasją, to nie musisz się nad tym zastanawiać, jak inni cię odbierają i czy przedstawiasz się dobrze. Więcej pewności siebie, więcej zdecydowania, bo jeżeli ty doceniasz siebie, czujesz się pewny, czujesz się zdecydowana, poprawia także twoje sytuacje finansowe. I tutaj właśnie coś się pojawi, także tematy relacji partnerstw dla panien samotnych. Nowi ludzie, nowe osoby wchodzą w wasze życie, z którymi będzie można naprawdę stworzyć coś nowego, coś innego. Jakiś temat mamy jest jeszcze przepracowywany do końca roku. Jest także Saturn w opozycji lub też mogę powiedzieć nawet temat mamy i temat ojca, żeby po prostu od tego odchodzić i stworzyć sobie samemu tą relację, to partnerstwo na twoje wyobrażenie. Wagi. Pozycja Słońca w znaku Barana i nowy rok Słońca mówi o nowych kontaktach i nowych relacjach. Kto jest w jakiejś relacji szczęśliwych, może tu chodzić o relacje, współpracę, kooperację zawodowe, profesjonalne, nowe propozycje, które będą przychodzić do ciebie, robienia czegoś nowego, czegoś innego, czegoś pionierskiego. A dla niektórych wag, znowu innych, ponieważ jesteś w tym roku pod wpływem zaćmienia i pozycja węzła karmicznego w twoim znaku oznacza odchodzenie od tego udawania, dopasowywania się, robienia tego, co inni nam narzucają, czy tworzenia sztucznej harmonii, ale skupieniu na sobie. W znaku Księżyc znajdujący się w znaku Lwa chodzi o temat realizacji marzeń i życzeń. Czego jeszcze nie zrealizowałeś? Co jeszcze jest do spełnienia? Jakie hobby, jakie pasje, jakie tematy? Duży temat dziecka tutaj się cały czas przewija. Dla osób, które mają już dzieci i nie chcą o tym temacie słuchać, to mogą być wnuczki, a dla innych osób może chodzić o jakiś projekt z dzieciństwa, o jakieś marzenie z dzieciństwa, o właśnie tą swobodę, zabawy, przyjemności, radości, spełnienia i dokonywania czy robieniu tego, co naprawdę ci daje wiatr w żagle, czyli bardzo interesujący temat, szczególnie jeżeli chodzi o nowe kontakty i nowe znajomości. Skorpiony. Dla was przejście Słońca do znaku Barana oznacza reorganizację całkowitą dnia codziennego, tematu pracy, ale także tematu podejścia do swojej siły, do swojej mocy, do swojej kondycji, jak się organizuję, jak działam, gdzie pracuję, czy dbam o siebie, czy myślę o sobie. Jeżeli chodzi o pracę, widzę coś nowego, coś innego, coś pionierskiego, uczysz się czegoś od podstaw z takim wielkim zaangażowaniem. Pluton stoi w kwadracie i Księżyc w wodniku także, czyli chodzi o zharmonizowanie, o stworzenie harmonii między drogą powołania, między pracą a twoją sytuacją w domu. Może będą tutaj jakieś obowiązki, aby te obowiązki były zharmonizowane, ponieważ jeżeli chodzi o Księżyc w znaku Lwa, jak się pokazujesz, jak się przedstawiasz, jaki masz imidż, jaki masz status, jak ludzie cię widzą, a pewne tematy uwolnienia się od pewnych tematów trudnych, związanych z domem, związanych z rodziną. Nawet bym powiedziała, to nie muszą być, bo często mówię do Skorpionów przeprowadzki, ale o uwolnienie się, nazwijmy to, ze starych jakichś tam emocji, ze starych uczuć i pozwoleniu sobie na tą wolność i niezależność i robieniu tego naprawdę, czego chcesz. Fokus jest na organizacji, fokus jest zadbanie o siebie, o swoje ciało, tematy żywności, tematy spania i w inny sposób działania. Strzelec. Pozycja Słońca w znaku Barana mówi o tym, że rok Słońca ma być bardzo przyjemny dla was, że mogą się pojawić tutaj dla osób samotnych nowe potencjalni partnerzy, jeżeli chodzi o relacje stałe, zakochania, przyjemności, radości, tematy dzieci, ale także nowe tematy inspiracji, nowe hobby, nowe pasje, nowe zainteresowania, które będą wrzucać was na drogę powołania. Pozycja Księżyca w znaku Lwa także o tematy nowe, cele, cele życiowe, nauka, rozwój, popularność, pokazywanie się, uczenie się czegoś nowego, czegoś innego, kontakty za granicą, wyjazdy za granicą. Bardzo ważne tematy dla roczników 60-70, podejmowanie ważnych życiowych decyzji, które mogą radykalnie zmienić Twoje życie, czyli podsumowanie tak jak gdyby tych ostatnich 30 lat i otworzenie nowej fazy życia. Czyli wchodzą nowe tematy, nowi partnerzy, te tematy spełnienia, tematy inspiracji, kreacji i pozwoleniu sobie właśnie, bo to jest także dom Słońca, na to, abyś Ty świecił, abyś Ty stał w centrum uniwersum i nie chodzi właśnie o jakieś tam egoistyczne podejście do siebie, ale osobiste spełnienie i zrealizowanie życzeń serca, co ma się Strzelcom w tym roku udać. Koziorożce, bardzo ważny temat, Słońce przechodzące do znaku Barana, rok Słońca, mówi o stworzeniu takiego domu, takiej atmosfery w domu, w miejscu, gdzie mieszkasz, gdzie czujesz się dobrze, gdzie czujesz się bezpiecznie, gdzie czujesz się wolny, gdzie czujesz się niezależny. I z pozycji Księżyca dla wielu z Was to mogą być tematy przeprowadzki, to mogą być tematy innego sposobu zarabiania pieniędzy, to może być temat pracy z domu, pracy jakiejś wolnej, pracy niezależnej, inicjowanie czegoś nowego, czegoś innego. Może także dla wielu koziorożców, ponieważ Pluton znajduje się przed Tobą właśnie nie tylko nowe sposoby zarabiania pieniędzy, ale inne spojrzenie na siebie, że wielu koziorożców będzie się chciało uwolnić, uniezależnić, nie tak dużo pracować, w inny sposób wykorzystywać swoje talenty, czy też pojawią się nowe talenty, czy też predyspozycje z przeszłości, talenty, które nie wykorzystałeś, teraz będziesz wykorzystywał do zarabiania pieniędzy. Ty zarabiasz te pieniądze w zupełnie inny sposób, wykorzystując tą nowoczesność i technikę, ale właśnie w jakiś taki sposób niezależny, inny, samodzielny, nowe współprace i nowe kooperacje. Uwaga, ten temat domu. Tu będą jakieś porządki, tu będzie inicjowanie czegoś nowego, tu będą jakieś pomysły, właśnie przeprowadzę, chcę tu mieszkać, czy tu mi nie pasuje i tak dalej, ponieważ Słońce stoi w kwadracie, a Księżyc w znaku Lwa mówi o dużych możliwościach i też, że jest jakiś temat jeszcze do zamknięcia związany z przeszłością, z dzieciństwem, czy też właśnie naprawdę przypomnienie sobie, co wtedy sprawiało Ci radość i wejście w tą energię. Wodniki. Pozycja Słońca w znaku Barana przynosi wiele możliwości, wiele szans, wiele możliwości, jeżeli chodzi o temat komunikacji, przekazu wiedzy, przekazu informacji, ponieważ Pluton jest w Twoim znaku, a Księżyc oświetla dom relacji i partnerów. Dla wielu z Was mówi, dla samotnych wodników, mówi o nowych kontaktach, o nowych relacjach, o nowych partnerstwach i otworzeniu się po prostu na te kontakty, na te znajomości. Te osoby, które są w relacji, może ta inspiracja, mogą te idee, pomysły przyjść od innych osób, nieoczekiwanie, zmiany jakieś nieoczekiwane po prostu, jeżeli chodzi o relacje i o partnerstwo, że może jakaś przyjść osoba, która, nie wiem, powie coś i totalnie Cię zainspiruje i zmieni. Pluton jest w Twoim znaku w opozycji do Twojego Księżyca. Oznacza, że w roku Słońca zaczynasz się zmieniać. Zaczynasz się zmieniać od podstaw, od samych stóp do czubka Twojego głowy, że będziesz się zmieniał na każdym poziomie. Pluton dodaje siłę, dodaje władzę, dodaje chęć takiej transformacji, czy też wykorzystania w inny sposób swojego potencjału. Uwaga, dlatego że Pluton może też, że tak powiem, przechylić na zupełnie inną stronę, czy nie da się temu Plutonowi, nawet bym powiedziała, radykalne zmiany na te, on ma jasne, czyli wszystko albo nic, albo jesteś w białym, albo jesteś w czarnym, pozostałabym w tej pozytywnej energii, a z pozycją Słońca w znaku Barana nowe pomysły, nowe idee, nowe formy komunikacji, przekazu wiedzy, w inny sposób komunikujesz, w inny sposób mówisz, w inny sposób się przedstawiasz, nowe formy, kto pracuje na social mediach, w jakiś inny sposób przekazywanie coś pionierskiego, coś nowego, coś innego, jeżeli chodzi o te internety, ale także z taką pewnością siebie, zdecydowanią, z takim ogniem, nie usypiamy już nikogo to nie interesuje, wychodzimy z tego usypiania, to było w roku 2020, ale teraz musisz dać gaz, teraz musisz przekazywać energię, teraz musisz mówić to, co czujesz, musisz być autentyczny, musisz być prawdziwy i ta energia pozytywna, autentyczna, taki jaki jesteś, dlatego, że ludzie to czują, tak? Czują, czy coś grasz, czy coś udajesz, czy grasz, że jesteś wesoły, a w środku jesteś smutny, czy martwisz się o coś, to wszystko ludzie odbierają, czyli pozostań autentyczny i prawdziwy, a jak masz swój humor, to zostaw to tylko dla siebie i z tym pracuj, czyli kieruj energię znowu ku temu pozytywnemu. Nie przekazuj tego dalej, dlatego że to będą ludzie wyczuwać. Rybki. Dla Was bardzo ważny czas, ponieważ Słońce w znaku Barana ustawia się przed Tobą i to jest super pozycja mówiąca o poprawach w sytuacji finansowych, z czegoś nowego, z czegoś innego, z czegoś pionierskiego, coś, czego jeszcze nie było. Jednocześnie pozycja Słońca daje więcej pewności siebie, więcej zdecydowania, więcej odwagi do korzystania ze swoich talentów, postawienia na swoje propozycje, przypomnienie sobie, okej, jeszcze to umiem, to mogę wykorzystać, to mogę w inny sposób, to mogę przedstawić, tak? Czyli pokazuje się jako osoba pewna, zdecydowana, ale też mogę spróbować, tak? Czyli Baran inicjuje, zaczyna. Tu, gdzie się urodziłeś, mogę coś innego wprowadzić w życie i to poprawia moje sytuacje finansowe, czyli tematy zarabiania, w jaki sposób wykorzystujesz to, w jaki sposób to przedstawiasz. Księżyc w znaku Lwa mówi o innych formach pracy, o konieczności zadbaniu o siebie, o przeorganizowaniu. Może większość ryb, te, które jeszcze się nie przeprowadziły, będą się przeprowadzać, będą zmieniać swoje otoczenie, a Pluton za Wami chodzi o korzystanie ze swojej inspiracji, ze swojej intuicji, nie gubieniu się gdzieś tam, że się gubię w swoich myślach, że zapominam o sobie, czy też myślę, że kimś tam jestem, ale bycie tu i teraz i tej inspiracji normalnie wdrożenie w życie. Tak? Czyli to, czym jesteś zainspirowana, to o czym myślisz, czy masz jakąś na przykład, myślę, inspirację, dobra, to zrobię, to masz natychmiast wdrożyć w życie. Czy też na przykład jakieś pomysły, jakieś idee, czy coś Ci się objawia. Tak? Zapisałabym to sobie i zastanowiła sobie, w jaki sposób mogę to wdrożyć w życie. Jeżeli coś Ci się przyśniło, na przykład nie chodzi o to negatywne, to bym od razu zapominała, ale jakieś dobre, przyjemne, jak mam do tego dążyć, jak mam to stworzyć, jak mam to wprowadzić w życie, bo właśnie w tym realu tutaj oczekujesz spełnienia, tu gdzie jesteś. Życzę wszystkim znakom zodiakom wspaniałego roku Słońca. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za lajki, za komentarze, dziękuję za subskrypcję, dzielenie linka. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do porad. Numery kontaktowe znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Do zobaczenia.